Just Cause 3. You're not getting me, Tia. I will get you. You gotta practice, man. Many will die tonight. Not tonight. Tonight we win. No winning when Bavarian research facility remains. So we blow it up. If I can access central control panel, can use FOW to destroy tower. Terabytes of Bavarian research gone. I will need diversion to ensure enough time to hack systems. We'll do it under the cover of war. Rico, a moment. Rico, this revolution owes you a great deal. It owes many of us a great deal. You gave the people hope. After this is all over, the people will still need you. Chaos and destruction tear down nations, Rico, but it is the will of the people that builds them. Will of the people to you. Right now, we're going to set Bavarian research back half a century. Ah, perhaps I was rash. Bavarian would be a great boon to rebuilding Medici. No, Bavarian is too dangerous. Tonight, the Ravello loses everything. Of course you're right. Gather your forces. It's time. Let's go! Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Just Cause 3. Dzisiaj rozegramy sobie... It's it, Rico. The war we've been waiting for. We have rebels in place to siege John Pound. Get over there and help the advance. Dzisiaj rozegramy sobie już dwie ostatnie finałowe misje, które nam tutaj pozostały. A odpowiednio też przygotowałem się, zaopatrzyłem się w taki śmigłowiec i mam nadzieję, że będę go w stanie wykorzystać. A jak widzicie, mamy już kolejną i najprawdopodobniej ostatnią bitwę tutaj w grze. Też przy okazji powiem wam, że to miasto, w którym aktualnie przebywamy, ja je już zdobyłem. Ale bez dwóch zdań jest to największe miasto w całej grze. Tutaj załatwię ten śmigłowiec, żeby nam czasami nie przeszkadzał, ok. Mamy załatwić snajperów. Powiem szczerze, że współczuję im, bo oni sami sobie stoją przyczajeni, patrzą w lunetę, aby zdjąć naszych. A tu nagle jebs. I koniec życia. That's it. We made it. Our rebels are outnumbered and in need of assistance. Okej. Te wieżowce, które tutaj widzicie, są to największe chyba wieżowce też w grze swoją drogą. Ale my musimy lecieć na pomoc w kolejne miejsca. Kurczę, nawet ten śmigłowiec, nawet do takiego rozwalenia samych snajperów przydaje się tutaj. Chwila, moment i rozwaleni. They have too many armored units. Rico, if you can hack the SAM, we can fly in air support. Dobra, nie będę hakował wyrzutni rakiet z tego względu, że no mam taki sprzęt, który mi umożliwi tutaj szybsze rozwalenie ich, ale też właśnie nie chcę tam za blisko podlatywać, bo skoro mówi, że są tam wyrzutnie rakiet, to muszą być co najmniej dwie. A kiedy wyrzutnia rakiet mnie zauważy, to chwila, moment i po mnie. Chociaż akurat ten śmigłowiec jest strasznie wytrzymały. O, widzę tutaj jedną wyrzutnię rakiet po prawej stronie, rozwalmy ją. Okej, tutaj wszystko chyba zrobione. No, pojawił mi się kolejny tutaj punkt na mapie. Kolejna jakaś bitwa tam. A czekajcie, tutaj mamy jeszcze jakiś żółty punkcik zaznaczony na samym dole, co to jest? A, mamy odrzutowiec, więc nie wiem, czy czasami nie będzie nam bardziej przydatny. Wyląduje i weźmiemy go sobie. Wow, kurde, mówiła o dwóch wyrzutniach i faktycznie gdzieś tam jeszcze jedna skubana musi być. Załatwię tutaj. Dobra, po niej. To co? Na to wygląda, że
Mamy tylko lecieć do jakiegoś punktu teraz. Mieliśmy pokonać snajperów, te pojazdy opancerzone i tylko tyle. A teraz prawdopodobnie, o ile się nie mylę, udajemy się do tej takiej bazy, którą rozwaliłem, znaczy już dokończyłem rozwalenie tej bazy w odcinku wczorajszym, tak? Tak to było, tak to dokładnie było. To była baza, która na pierwszy tutaj jakiś rzut oka, jak pierwszy raz gdzieś tam ją chciałem zdobyć, nie będąc świadomy, jak jest bardzo chroniona, to nie szło tego zrobić. W wczorajszym odcinku nam dosyć szybko poszło, tam chyba z 3 zbiorniki z paliwem wystarczyło rozwalić i cała baza została przejęta. A jak w kartce mówiła nam nasza tutaj... Dima, trzeba to rozwalić wszystko i prawdopodobnie właśnie będziemy teraz się tym zajmowali. W ogóle tutaj na górze fajny taki zimowy klimat, co nie? Okej. Ja sobie wyskoczę z niego i przyczepię się. Okej. A! Dobra. Z automatu się odpaliła cutscenka. How much longer? Uncertain. Having trouble creating automated firing systems. We'll have to target manually. What? What do you mean manually? I will remain to ensure tower destruction. Forget it, Dima. You're not staying. Find another way to destroy. And then you ride another missile. No, this is the only way. You know this to be true. Dima! Make ensure destruction of a very knowledge. All knowledge. I have lived a very long life. One with many mistakes and many troubles. Just trust me. Kubana! Kurde! Ale też nie mówcie, że w ten sposób zginie. Ja pierdziurę. Czyli mamy pierwszą niestety śmierć. Kurde, przecież to można było rozwiązać na zupełnie inny sposób. Przecież można było ten przycisk nacisnąć i ewakuować się szybko w ten sam sposób, jaki ewakuowała teraz Rico. Przecież przed chwilą widzieliście, to była sekunda i Rico gdzieś tam odleciał z prędkością 300 na godzinę. Wyblokowaliśmy sobie jakąś kolejną broń, ale no niestety na to wygląda, że Dima w ten sposób odkupiła swoje wszystkie winy. Rico! We beat him, Rico! Mario, Dima was in the tower. What? Is she... She's gone, Mario. Dima... Where are you, Mario? Rosa Manuela, she's giving a speech. We're all here. No dobra, czyli będziemy się musieli udać właśnie w nowe miejsce, tutaj dokładnie. Their deaths will not be in vain. From the ashes of Diravello's beloved flames, Medici will rise like the phoenix. The free world cheers with you. Drink in your victory, Medicians, for today. The war is over. Rico. For Dima. For all of Medici. Diravello is still out there. We have to find him and end him. Hey, why aren't you celebrating? A lot of good people died, Annika. We got word that an advanced military chopper left the CENTCOM tower before it collapsed. Where is it now? My sources say it flew into the volcano and no one has seen it come back out. We can't let him escape. We're with you, Rico. Let's get him, Rico, for Dima. Meet me at the volcano. Be careful. Diravello won't go down easily. We're coming for you, you bastard. Tanio skórznie sprzedaż mi się z Pójdzianem skojarzyło. Jego chyba jeden z najbardziej charakterystycznych tekstów przed walkami MMA. No ale cóż, trzeba być poważnym teraz, skupić się na rozwaleniu tyrana. Dobra. A, czyli my polecimy sobie teraz na taką wyspę. Udać, to jest wulkan w ogóle, udać się do wulkanu. Na której w ogóle jeszcze nie miałem okazji być. Nawet nie kusiło mnie, żeby tam się dostać.
Ja widziałem tą wyspę, ten wulkan cały na mapie, ale tak jak patrzę, wszystko... Turn some of my garages into dealerships and become a salesman, eh? Really? Yeah, you want to be my partner? Eh? Frigo and etc. Dealers of fine automobiles. Our sales are revolutionary. Yeah, our prices are pure insanity! You guys have got to be kidding me. Yeah, don't listen to her. We have got to do this. Okay, we'll see. No. Well, maybe we start small, eh? First, you come stay at my grandmother's, like when we were kids. And then we can put some time in, eh? Finish the car. We'll see, Mario. Once the Ravello's gone, the first thing I'm going to do is have a drink. On a quiet beach. Alone. Hey! Suit yourself, fratre. But after that, it's time for... The Ravellus chopper is Bavarium shielded. It would be. Bavarium shields aren't going to stop me. This is it, fratre. Kick his ass. Get in there, Rico. He'll show up. No dobra, idź skop mu tyłek, a my sobie tu postoimy i popatrzymy sobie, jak będzie cię cisnął i pewnie prędzej czy później zginiesz, bo znając życie... będzie miał albo jakieś wsparcie, albo jakieś super, nie wiadomo, maszyny. Zaraz to sobie sprawdzimy. To co, bierzemy sobie te markery, przydadzą się i lecimy na dół. Nic innego nam tutaj nie pozostaje, jak zmierzyć się sam na sam z tyranem. Jestem ciekawy, czy będzie miał to jakieś tam wsparcie, bo nie wierzę, że siedzi tam podkulony i tylko czeka, aż go zabijemy. No, sprzęcior ma, jak widzicie, potężny. Jeden ze lepszych w ogóle tutaj pojazdów takich latających w grze, naprawdę. Chciałbym sobie go w końcu odblokować. Chyba dopiero się odblokuje, kiedy pokonamy go. Tak mi się wydaje przynajmniej. No niby jesteście ze mną, ale na dobrą sprawę muszę sam walczyć niestety. Chyba, że zaraz mi jakoś pomogą. Jakoś gdzieś tutaj też... Może go ostrzelają. To raczej trudne być nie powinno, tylko byle się dobrze kryć i byle tutaj wyczekać ten moment, kiedy ta osłona przestaje działać, bo ona nie cały czas działa. Doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, bo wam to pokazywałem już. Tak naprawdę, gdybym miał więcej tutaj amunicji, to bym go pokonał, kurczę, w minutę, nawet chyba pewnie poniżej. A tak będę się teraz go troszeczkę... Ale wziąłem ciulowy pistolet, kurde. Słuchajcie, musimy sobie przemienić na te podwójne. No tak jak początek był banalny, zobaczcie ile mu tutaj zdrowia, tego paska tutaj zdrowia, czy też paska wytrzymałości tego samolotu zostało. A teraz będę się z nim męczył i dopijał go pistolecikami. Mógłbym też tam podlecieć, jakieś ładunki zamontować, ale musicie mieć świadomość, że ten system osłony
Jak się aktywuje, to ja też dostaję troszeczkę po tyłku. Tak więc tutaj akurat ciężko jest zaczepić ten samolot, helikopter. Ja to jest bardziej śmigłowiec. Ciężko go podczepić pod ziemię, ciężko jest gdzieś tam ładunki podczepić. Trzeba go ostrzeliwać po prostu, jak tutaj ten system tej tarczy będzie dezaktywowany. Po to w ogóle jest nazwanie tchórzem kolesia, który bez żadnego pancerza, z małą ilością amunicji walczy, kurczę, ze śmigłowcem, który, jak widzicie, ma system opancerzenia i tak dalej, i tak dalej. Oj, coś chyba już słabnie tutaj, widzę, że coraz niżej. Czy jeszcze skubaniec ma siły na to, żeby z nami walczyć? Nawet troszeczkę taką widzę w jego teraz tych strzałach taką irytację, że strzela po prostu zdecydowanie większą ilością. Ale ja praktycznie w ogóle nie obrywam za tą skałą tutaj wulkaniczną. Dobra, po nim. Ale trzeba przyznać, sprzęt miał niezły, naprawdę. No dobra, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu strzelić w jego kierunku. Dobrze mu tak. Dobra, wpadło jakieś osiągnięcie za przejście gry. O, odblokowaliśmy sobie ten śmigłowiec, o którym marzyłem dosłownie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o grę Just Cause 3. Powiem wam osobiście, że
Sam klimat tej wyspy, tych wszystkich miejsc, które odwiedzaliśmy, był niesamowity. Cała mapka jest ogromna. Ja gdzieś tam czytałem na internecie, że 9 godzin piechotą zajmuje przejście od początku, od pierwszej wyspy na samą górę. To jest naprawdę ogromny świat, niestety wydaje mi się z troszeczkę zmarnowanym potencjałem. Widzieliście misje główne, bo mamy przede wszystkim misje główne w grze, trwały 5, no może nie 5, ale około 10, 15, maksymalnie 20 minut. Nie było chyba żadnej misji, która by trwała 20 minut. Wszystkie trwały naprawdę bardzo krótko. Spodziewałem się czegoś dłuższego i wiecie, nie ma jeszcze nic złego w tym, że misje trwają krótko, ale jak jest ich około tylko 30, no to możecie sobie pododawać to wszystko i zobaczyć, jak krótka ta gra jest. Ja tam jeszcze starałem się jakieś bazy w odcinkach zdobywać. Gdybym tego nie robił, a nie musiałbym tego robić na dobrą sprawę, no może kilka musiałbym, to tą grę mógłbym przejść jeszcze szybciej. Ja zdobyłem sobie wszystkie bazy, jakie są dostępne w grze. Przejąłem wszystkie miasteczka. Cała mapa została przeze mnie odblokowana. Wszystko świeci na niebiesko. To zajęło mi około 10 godzin, więc też tyle dodatkowo musicie sobie tego czasu policzyć. Tak więc mamy misje główne, krótkie strasznie, powtarzalne. Spodziewałem się czegoś więcej zdecydowanie po tych misjach głównych. Nie było to. Były takie misyjki typu w innych grach, w takich lepszych grach, to by były misje poboczne jakieś, na dobrą sprawę, a nie misje główne. Ale tak więc troszeczkę się zawiodłem, bo jak ktoś kupuje grę tylko dla wątku fabularnego, to się może zawieść. Oczywiście przejmowanie baz daje ogromną frajdę. Przede wszystkim chyba dlatego się tą grę kupuje, czyli frajda zdobywania baz, ale kiedy zdobyłem jakieś, nie wiem, 40-50% tych wszystkich baz, tych miasteczek, to potem już mi się tak troszeczkę nużyło, powiem wam. Wszystko to było takie same. Tutaj wiedziałem, że to trzeba rozwalić. Przeciwnicy, ta sztuczna inteligencja była dosyć słaba. Oni sobie nie radzili ze mną po prostu. Ja nie musiałem jakiegoś ulepszonego sprzętu. Mogłem mieć zwykłą bazukę, jeden pistolecik, drugi pistolecik, ten podwójny taki jakby, czyli dwa pistolety. I ja mogłem rozwalić całą bazę. Jak nie wyszło za pierwszym razem, respiłem się przy bazie. Drugi raz zbijałem. Maksymalnie największe bazy to ja pochłaniałem maksymalnie za trzecim podejściem. Tak więc ze względu na to, że się zapisywało i to było dosyć realistyczne, bo skoro zniszczymy jakiś tutaj zbiornik spalinowy, to jest oczywiste, że ten zbiornik powinien być potem zniszczony, jak wbijam tej bazy z powrotem. I to skoro się zapisywało, dzięki czemu można było robić kilka podejść, ale mówię, kiedy się zdobywało tam naprawdę masę tych wszystkich baz, to potem się już troszeczkę człowiekowi nużyło, nie było w tym już takiej przyjemności, jaka towarzyszyła mi na samym początku. Poza tymi misjami głównymi, poza tym zdobywaniem baz, misji pobocznych jako takich nie były. Są w grze wyzwania. Wyzwania polegają m.in. na wyścigach, czyli jedziemy sobie autem, mamy wyznaczony czas i musimy przejeżdżać przez checkpointy. No, jak typowo w każdych różnych innych grach. Były też challenge, gdzie trzeba było za pomocą wingsuita też wjeżdżać takie jakby koła. Coś takiego samego jak w GTA 5, że trzeba było na spadochronie czy też z wingsuitem właśnie przelecieć w wyznaczonym czasie. No i dużo było challenge, gdzie trzeba było po prostu niszczyć daną bazę. Mieliśmy 2 minuty dane, nie wiem, albo bazookę jaką dostaliśmy, albo dostaliśmy pojazd i musieliśmy ją zniszczyć. Im szybciej to wszystko robiliśmy, im więcej tych wybuchów było, tym też był większy wskaźnik komba. Wtedy też dostawaliśmy za to większą ilość punktów i za te challenge otrzymywało się od jednego do kilku trybików. Więc te trybiki można było sobie wymieniać różne upgrade'y w postaci, między innymi szybszy hak, między innymi większa rozwałka, większa wytrzymałość, nitro w aucie, skoki autem, skoki z tym łodzią. Te skoki widzieliście, nitro w łodzi też wam pokazywałem w odcinkach. Tak więc te wyzwania były potrzebne do tego, żeby rozwijać postać. Ale uwierzcie mi na słowo, wystarczyło zrobić kilka challenge'y i postać jakoś specjalnie rozwinięta dawała radę w pokonywaniu rozwalań baz. A tym bardziej widzieliście w misjach głównych. Jeśli chodzi o misje główne, chyba zginąłem może z 3 razy. Ja mam zawsze te zginięcia, wycinam, żeby was nie nudzić tym wszystkim.
ale ciężko było naprawdę zginąć tą postacią, a mamy tutaj poziom uniwersalny, więc wyboru tutaj jakiegoś większego nie macie. Tak więc jeśli kupujecie tą grę z myślą, przejdę sobie jakoś wątek fabularny, a przede wszystkim chce się bawić w rozwałkę, to mogę wam tą grę polecić, bo jest fajny system zniszczeń, wszystko się rozwala, fajne wybuchy. Tylko szczególnie polecałbym to na komputerze, bo konsole ponoć mają spadki klatek niesamowite podczas takich ilości wybuchów. To potrzeba naprawdę mocnego kompa też, żeby coś takiego tutaj doznać na jakichś tam fajnych detalach, żeby to było wszystko fajne, fajnie wszystko wybuchało w tle. Jednak jeśli kupujecie tą grę dla samego wątku fabularnego, to powiem wam, że chyba nie warto. Ta gra jest króciutka, na 3-4 godzinki pewnie, jeśli by się spięło po ślady, można by było tą gierkę przejść, tak więc dlatego nie warto. Szkoda, że mamy ogromny świat, a to jest kolejna gra, która ma ogromny świat i niewykorzystany potencjał. Jeśli jednak nie chcecie tracić pieniędzy na Just Cause 3, to można sobie zamontować jakieś mody do GTA 5 i też pobawić się hakiem, pobawić się w jakieś wybuchy, jakieś mody poinstalować, fajnie się pobawić. No nie ma takiego fajnego systemu zniszczeń w GTA jak w Just Cause, ale też myślę, że jeśli podobała wam się dwójeczka, to też podoba wam się, pewnie spodobała mi się trójka, też tak mogę to powiedzieć. Fajny jest ten wingsuit, zdecydowanie tego brakowało w poprzednich częściach, a w tej spisuje się to rewelacyjnie. Fajna jest zabawa, szybko się człowiek może przemieścić. Szkoda tylko, że żeby były jakieś szybkie podróże z punktu A do punktu B, trzeba mieć te flary. A czasami ich brakowało i trzeba było gdzieś tam samemu lecieć, a się śpieszyło komuś gdzieś coś i robił się problem, ale to jakoś specjalnie nie jest minus. Tak oceniam grę. To takie moje małe podsumowanie tutaj było tego, co ja zobaczyłem przechodząc tą grę. Jak jeszcze coś na samym końcu tutaj będzie, a pojawi się, to wam to oczywiście pokażę. Jeśli nie, to mogę się z wami pożegnać. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych seriach. Cześć! Okej, okay, odblokowaliśmy sobie tryb otwarty, czy nadal będziemy sobie mogli oczywiście kontynuować zabawę w tej grze. Oczywiście nadal będziemy mogli sobie zdobywać bazy, które ja już wszystkie przejąłem, więc tutaj raczej nic mnie nie będzie ciekawego już czekało. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy, jak będzie wyglądała gra, jak tutaj sobie kontynuujemy. Aha. No dobra. And stability would like to address some rumors that have been floating around about the death of our beloved general. The government's official stance is that if there is no body, there is no problem. General Di Ravello must be taking some much deserved me time. He's gone! He's gone! Viva la General! If there is a general. No dobra, tak więc tak wygląda końcówka tej gry. Oczywiście wracamy do całego świata, możemy wykonywać wyzwania, możemy zdobywać bazy, których nie przejęliśmy. Mamy teraz fajny m.in. śmigłowiec, z którym możemy się pobawić. Tak więc nie rozwalać tych wszystkich baz przed zakończeniem gry. Róbcie sobie też to po zakończeniu gry, bo mając lepszy sprzęt, może też myślę, będzie większa frajda. Tutaj jeszcze jak widzicie, pokażę wam, że właśnie wszystkie bazy udało mi się tutaj w gierce zdobyć, tak więc tym akcentem kończę tą serię i mam nadzieję, że wam się w jakimś stopniu ona podobała. Dzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach i zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli wam się seria podobała. Trzymajcie się, cześć!